was od imienia naszego Office'a, który od organizmów wymają mnoga takich pieczat, wielnik, siewodnia i oczyń, oczyń glinny dzień, pamiętam, że to ta sama wakanca, kiedy od ostawił was wozle waszej gastnicy, a to będzie 9, może 9.30, może 10, zależy od tego, gdy wasze gastnicy. Tak, dobra, i jeszcze raz, przywitam was od Office'a, nazywa się Excellent Crit, ja jeszcze podejdę, pokażę wam, jak wygląda logo naszego Office'a, żeby wy wiedzieli, gdzie będzie nasza ostanowka, naszli nasz autobus. Numer jeszcze autobusa 23. I wot nasz rodziciel, jego zawód Nikosz, a mienia zawód Maja i przyjadę was z siewodnia. Mówimy, no, niektórych już nie pierwszy raz i może was to, że nie pasledni. Przywitam to, że naszą podrugę Marii Piu, która ja będę ustra, uczyć was to, że francuskiego języka i mnóżka jeszcze angielsko. Na programie Raz każem, jak może będzie to u nas oficjalny git. Powiem i w ilość miejsc, które zobaczycie. Przejedziemy sporo, bowiem pierwszy nasz postój będzie po około 115 km. Powiem, żeby wyjaśnić. Od Chersonisos do Iraklionu mamy 35 km, po czym około 80 km do Refno, gdzie będzie nasz pierwszy postój. I w Refno będziemy godziny 45 minut, po czym pojedziemy 60-70 km do Hani, ponieważ jest to znacznie większe miasto od Refno, w związku z tym będziemy też tam dłużej, około 2 godzin 15 minut. Dokładnie czas oczywiście będę Państwu podawać już na miejscu. Po czym z Hani pojedziemy około 45 km na jedną godzinę nad jezioro Kurnas, które jest jedynym słodkowodnym jeziorem na Krecie. A za chwileczkę, proszę Pani, będziemy mieli przepiękny nasz program na Siewodnia. My tu pierwszej ostanowki będziemy jechać może 115 km. Pamiętam, że to jest Chersonisos, bo skażem jest 35 km do Iraklio i od Iraklio do Refno, gdzie będzie pierwsza nasza ostanowka, jest może 80 km. I w samym Refno będzie może czas 45 minut. I z Refno pojedziemy jeszcze bolszej, czy w Refno Gora, który nazywa się Hania. Oto, że był stolicą tego ostrowa do 1971 roku. I pamiętam, że to po bolszej, czy w Refno, tak da, i dlinnie tam budim, pamiętam, że to dwa czasy, a wozle 15 minut. I z Hani pojedziemy 45 km na Avarogórze, tam, gdzie znajduje się jedno tylko jezioro, nazywa się Kurnas. I tam będzie ta stanowka na jedno czas. Tak, da, wsiwo ta Hani nam 185 km. I, proszę, jeszcze prekrasny będzie teraz na prawo, na stolicu teraz naszego ostrowa, nazywa się Iraklio, Gorad Gerakla, a tam już to nazwanie od Gerakla. Nie
Policji, choć ja nie wiem, to miasto nie ma żadnej persony nazywają się Domenico Teokopulos. Ciężało mnie to wskazać, bo takie jedne ciężowe imię, bo tak na Bożyczo ciężało było samym Italianicą. Поэтому вот назвали его под таком произвестием El Greco. И он писал иконы, да, потому что иконы пишем, и одна только икона его есть еще на острове, которую можете увидеть в историческом музее Ираклионе, монастырь Святой Катерины на горе Синай. A wokół słyszałcie teraz i sisę storze, który żaje do Darnakilon Sacjuna, który jest to znany z apelsinowych roszczy. I proszę Państwa, już tylko kilometr stąd do Sises, do miejscowości, która słynie z ogromnej ilości sadów pomarańczowych. W związku z tym, jak gdziekolwiek się tutaj zatrzymujecie, to właśnie na świeży sok z pomarańczy. I powiem, proszę Państwa, kilka takich ogólnych informacji na temat w ogóle naszej Krety. Nie mogę niestety równocześnie pokazać na mapie, a żałuję, bo jak mamy piętrowe autobusy, to tak to mi utrudni trochę, ale pokażę, wejdę też później na górę, czy też przy wyjściu pokażę mapę i łatwiej będzie zrozumieć. Więc nasza Kreta, skąd nazwa? Nazwa prawdopodobnie od słowa kratia, co znaczy silna. No i mam nadzieję, że też no, taka silna, chociaż musiała się właśnie przeciwstawiać, może i dlatego silna, przeciwstawiać wielu najeźdźcom przez wiele, wiele pokoleń. A silna jest również dlatego, że trzyma ją dosyć stabilnie, chociaż nie do końca, zresztą tak jak i nas. Proszę Państwa, biegnące wzdłuż całej Krety łańcuchy, nie łańcuch, tylko łańcuchy górskie, czyli jakby taki kręgosłup, który utrzymuje tę Kretę. Ale jak mówię do końca, no tak jak i nas pewnie nie zawsze utrzymuje, w związku z czym też mamy różne ruchy tejże, a znaczy silnej. I dlaczego on silny? Pamiętam już to i to, że wozle mnoga nieważna było porodca, bo z raznych katolików jest na tej zimie przyjeżdżali, napadali. Tak, da. I to, że siła w nich, w samych ludziach, no i nie tylko, sam ostrow silny, pamiętam już to dzierżają jego po całej dlinie, jak pazmomocznik wsiekła na wariufa, tam już to można lepszy pamiat, jak pazmomocznik drazny cepy gór. Tak jak i nas, nie wsiekła dzierżają хорошо do końca, tak da, bo to, że jest nie spaj, tam już to postajamy jest to, że dwiżenie samego ostrowa. A o tym niemożka papa, że nam skażę. Tak, bo tutaj jeszcze wremia. Wielkiego linia raz na oczy, pamiętam już to i 1400 kilometrów, tak na najwięcej i piaszczystej plaże i mamy konieczne takie wielkanie, no tam jest proszę czysta woda. I same wielkie plaże widzicie wokrug od ryfy, no tak da z jednej strony wod, z tej strony jak będzie 500 kilometrów, a za samą ryfą no, będzie 500 kilometrów w taką хорошej plaży. Sama cała płaszcza tego ostrowa dłuższa, czym 8 tysięcy kilometrów. A skoro ludzi w tym zamieszkują, no my toczno nie znają, pamiętam już to eto pamieniaje. Zawisi od tego, ile jest lento, ile jest zima, pamiętam już to konieczne eto 8 turystycznych ostrów, pamiętam o to, że i na lieto przyjeżdżają żyć zdes dłuższy ludzi, żeby was obsłużywać. Ważne jest to 630 tysięcy ludzi. I dłuższe ludzi żyją w stocznej części i koniecznie w samej stolicy, gdzie utolszczenie
na 1 kilometr kwadratny to больше чем 1200 людей. I proszę Pani, na prawo mamy bardzo turystyczną miejscowość, która nazywa się Bali. To nie to Bali, które w Indonezji, tylko to nasze greckie, kreteńskie, a nazwa pochodzi z greckiego słowa miód. Эту землю, и то, что находится Папа, да, это Африканская Африка, и которая находится на африканскую культуру, потому что вот и тоже движение, тоже много землетрясений. И это, что осталось только на поверхности воды, это остров, поэтому есть возле 2500 разных островов. И это самый большой остров, который включен в Грецию, пятый по величине в Сардинии, Сицилии, Кипру, Корсице. И Грузия есть страну вот, Африки, потому что каждые 250 километров, каждые 250 лет одной сантиметр. I to, że движение наступає, вот что восточная часть идут пані же по два ду, а западная уносится, поэтому что фала сарни есть на 7 метров на высоте, 7 метров в горах Пор, например, а есть такой город Олус, который уже есть под водой. I powiem Państwu, Paniom, już może na temat w ogóle Refno i Hali, powiem tak naprawdę, to można mówić o tych dwóch miastach jak o jednym pod względem historii, jako że leżą blisko siebie i losy ich są bardzo zbliżone. Już nie powiem, że ich charakter również jest bardzo zbliżony. Unikalne miasta. Unikalne, naprawdę mam wrażenie, jeszcze jestem pewna, że się bardzo będą podobały. Ja jestem zakochana w obydwu i powiem, że konkurują ze sobą. Z tym, że w tej konkurencji, proszę Pani, trudno powiedzieć, żeby któreś wygrywały, bowiem pod jednym względem są one różne. Jako, że w samym Refno mamy uniwersytet, na którym studiuje ponad 8 tysięcy studentów. W związku z czym tutaj szkoły są również, nie tylko sam uniwersytet, sutra etych dwóch, choćby pochodzę, potem to i niedaleko od siebie. Tak, bo można pani to i eto pochodzę. No, jeśli atmosfera, bo mi uwidzicie to, że pochodzę, potem to wlijanie dwóch różnych poslednich okupantów wod, można by tak wskazać. Jeżeli wskazać okupant wod samego Wenecjańca, no może znaczała prawa eti między nimi stały słodsze i łódsze i można wskazać, a I historycznie, i od siewodnia, jak może czym 8,5 tysięcy studentów jest w samą Refno, potem mówi intelektualna stolica i literaturna stolica Ostrowa, sam Refno. A Hania, prosta, to Polski Korat, który Polsze może i administratywną rolę
его было. И еще последнее время турецкой оккупации, ну и потом еще когда в 1991 года была столицей всего острова. Итак, mówiąc o historii, trzeba sobie powiedzieć, uświadomić jedną rzecz, tak naprawdę. Że posle cywilizacji minojskiej, która ja wolę z niej rozwija, każdy półtora tysiąca lat, posle etowa, kryp pirehadył i zrób na róg. Pamięta mu i razne wlijanie raznych kultur, pamięta mu i toczna unikatnie wyje ety gorada. I zdjęs poprze pchanie i no, może mu widział podobnie element wizji. Wenecji takie słodkie, przyjazne i to, że i wokół tej katory z okupacji tureckiej. Proszę, czy przyjechali stali, jak byli zdjęć z Wenecji i w ogóle 200 lat byli zdjęć z Turcji. Tak, a swobodnienie tej strony, tego ostrowa, to nie oczyń dwinna historia, dlatego, że to 1989 roku. Tak, jak widzicie tutaj panie, wchodzące 700 metrów przy lądku w głąb morza. I to zawsze było zamieszkane piraci, w związku z tym musieli się właśnie bronić najpierw przed piratami, po czym zrozumieli, że też zagrożenie płynie ze strony samych Turków. Tak więc proszę pani, forteca, która 1300 metrów obwodu, warto by było, nie wiem czy państwo zdążycie, bo będziemy tutaj godzinę, półtorej godziny w sumie. Co warto zobaczyć, wenecką lodzie, w której kiedy zasiadali nobility, czyli właśnie no, wysokie rangi oficerowie weneccy, a dziś można tam znaleźć, kupić różne kopie właśnie dzieł antycznych. Następnie, co warto, jak najbardziej, no wszystko jest skumulowane co do zobaczenia w Starym Mieście, oczywiście w otoczeniu murów obronnych. Głównie i większość pozostałości to po czasach właśnie weneckich, czyli około XVI wiek. Tak samo właśnie jak ta forteca. Zresztą powiem też jeszcze potem o tych fortecach ogólnie. W ramach właśnie tego Starego Miasta, co jeszcze panie możecie zobaczyć. Przede wszystkim port Grimaldi znajduje się dzisiaj na dzisiejszym mieszkaniu, jest ich hotel. Bardzo dobry, bardzo ładny. Fontanna Grimaldi, która jest obrazem całej tak naprawdę historii bowiem tegoż miasta, bowiem cztery kolumny koryńska, między nimi trzy głowy lwów, które symbolizują świętego Marka. I w tle z kolei ściany, która nosi elementy tureckie i również była ta fontanna zabudowana z dachem, ale niestety kiedy elektrozwanizowano z przyjechał do tego miasta, o którym też może jeszcze zdążę panu powiedzieć, to właśnie zniszczono dach. Przede wszystkim najpiękniejsze to wąskie uliczki, w których panie, proszę pan, no z tym szczególnie aparatem dobrym, znajdziecie naprawdę ogrom miejsc do upamiętnienia do waszych, już nie na zniżach, tylko na kartach, tak, aparatu.